się, że tak jak niektóre miasta położone są nad rzekami, tak Łódź leży nad ulicą Piotrkowską. To nie lokowane w średniowieczu stare miasto, a wytyczona 200 lat temu ulica uwarunkowała rozwój Łodzi. Ponad 4-kilometrowa arteria stanowi kluczową oś miasta, w której skupiają się zmiany i procesy ostatnich 2 stuleci jego historii. Początkowo Łódź leżała przy jednej z odnóg szlaku łączącego Kraków z Łęczycą. Pierwotnie wiódł on nieco bardziej na zachód, z czasem jednak wzrosła rola Zgierza i na wadze zyskała droga wiodąca też przez rolniczą Łódź. Po uzyskaniu praw miejskich w XV wieku Łódź stała się małym ośrodkiem handlu i rzemiosła, jednak z czasem bardziej podupadała niż rozwijała się. Po drugim rozbiorze Polski znalazła się w granicach Prus, przestała być własnością biskupów i nieomal straciła prawa miejskie. Niedaleko powstała m.in. osada kolonistów z Badenii, dzisiejsza Nowosolna. Przez krótki czas liczyła ona nawet więcej mieszkańców niż skupiona wokół dzisiejszego starego rynku nieco zapomniana mieścina. Po ofensywie Napoleona Łódź weszła w skład księstwa warszawskiego. Z tego okresu pochodzi kartograficzny zapis wyglądu miasteczka sporządzony przed wytyczeniem ulicy Piotrkowskiej. Na fragmencie planu, który przetrwał, uwagę przykuwa podwójna czerwona linia, pokrywająca się z przebiegiem późniejszego uregulowanego traktu. Wkrótce Łódź znalazła się w granicach zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Wśród planów rozwoju kraju powstał dokument o utworzeniu miast fabrycznych na bazie istniejących ośrodków, m.in. Łodzi oraz Zgierza, gdzie zawarto układ pomiędzy rządem a przybywającymi do królestwa rękodzielnikami. Oprócz zachęt dla przybyszy, niezbędna stała się poprawa stanu dróg, w tym urządzenie nowego traktu na osi Łęczyca-Piotrków. Działo się to dzięki staraniom Rajmunda Rembielińskiego, prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego. Przy gościńcu do Piotrkowa, na wzniesieniu po południowej stronie rzeki Łódki, Rembieliński wskazał lokalizację rynku siedliska nowej osady dla sukienników. Komisarz Witkowski, planując w 1821 roku siedlisko Nowego Miasta, uwzględnił ówczesne standardy techniczne oraz wskazówki Rembielińskiego. Główne osie stanowić mają nowy trakt do Piotrkowa i prostopadła do niego ulica Średnia. Okalające ulice, północna, południowa, wschodnia i zachodnia, będą równoległe do głównych osi, a centralnym placem osady zostanie ośmioboczny rynek. 2 lata później geometra Filip de Fibik wykonał plan, na którym widzimy jeszcze określenie Trakt od Piotrkowa. Nazwę ulica Piotrkowska w mieście stosowano wcześniej w odniesieniu do dzisiejszej ulicy Kościelnej. W jej przedłużeniu w kierunku północnym przebiegał wcześniej szlak Piotrkowski ku Zgierzowi i Łęczycy. Niebawem pierwszy słup z tablicą z napisem ulica Piotrkowska ustawiono w pobliżu starego rynku, tam gdzie dziś jest ulica Nowomiejska. Na potrzeby rozbudowy Nowego Miasta zaplanowano wytwórnię cegieł, do której prowadziła nowa przecznica tworzonego traktu. Nowa osada przemysłowa nie była jedyną tego typu w Królestwie i to nie ona zadecydowała o późniejszej karierze miasta i jego kształcie. Na południe od niej wkrótce urządzono kolejną, którą nazwano Łódką. Kluczową osią miała stać się rzeka o wartkim nurcie Jasień. Powstały plany z zaznaczoną już nazwą ulicy Piotrkowskiej w znanym nam przebiegu. Przy trakcie zaplanowano kolonie tkaczy, kilka nowych przecznic oraz centralny plac nowej osady – rynek Bielnikowy. Dziś jego pozostałością jest skwer przy skrzyżowaniu z ulicą Tymienieckiego. Z drugiej strony Piotrkowskiej wytyczono duży plac nazwany Rynkiem Fabrycznym. Dziś to plac Katedralny. U zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zarzewskiej, obecnie Przybyszewskiego, rozplanowano Rynek Górny. Stąd trakt kierował się w stronę Chojen i Żgowa. Ulicę Piotrkowską wytyczono prosto, nieco dalej na południe, gdzie za rzeczką Dąbrówką przechodziła w trakt do Pabianic.
W połowie lat 20. XIX wieku zaczęto zaludniać parcele powstałe przy Nowym Trakcie. Do osad przybywali sukiennicy i tkacze ze Śląska, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Saksonii, Brandenburgii, Prus i Czech. Po potwierdzeniu swych kompetencji mogli otrzymać działki oraz materiały i środki na budowę i zagospodarowanie. Przez 6 lat zwolnieni byli z czynszu i podatków. Zobowiązania do działalności w swoim fachu podpisywali w specjalnych protokołach deklaracyjnych. Na część osadników czekały ogrody przygotowane przez polskich chłopów pańszczyźnianych. Chłopi ze wsi Wólka buntowali się, ale musieli ustąpić. Wieś nad rzeką Jasień wkrótce zniknęła. Mieszkańców wysiedlono do wsi Zarzew i Widzew, a jej obszar wszedł w skład osady fabrycznej. Widoczne na wczesnych planach odgałęzienia dawnego szlaku zostały zastąpione przez nowy trakt. Pomiędzy Cegielnianą a Dzielną znajdowały się nadal nieuregulowane działki należące do kilkunastu osób. Tereny te miasto Łódź kupiło dopiero po 1840 roku. Nie rozparcelowano ich na nowo, zachowując ukośny względem ulicy kształt odpowiadający układowi dawnych pól. Możemy odtworzyć kierunek tych podziałów, zaglądając w podwórza przy Piotrkowskiej między ulicami Zieloną i Więckowskiego. Po południowej stronie rynku Nowego Miasta powstały dwa klasycystyczne budynki. Jeden przeznaczony na kościół ewangelicki Świętej Trójcy oraz drugi na nowy łódzki ratusz. Uwieczniono je później na pierwszych pejzażach Nowego Miasta. Przy ulicy Piotrkowskiej widoczne są na nich dorodne topole, których szkółki były m.in. w pobliżu Nowego Rynku. Większość tych drzew z czasem zastąpiono kasztanowcami i akacjami. Zgodnie z planem regulacji i rządową instrukcją, wzdłuż traktu miały powstawać proste, murowane i drewniane domy mieszkalne o jednolitym stylu i konstrukcji. Jednak prawie 2/3 działek w 1832 roku było nadal niezabudowanych. W tym czasie po wschodniej stronie ulicy były 143, a po zachodniej 153 działki. Z początku numerowano parcele w zależności od części miasta, osobno dla osady sukienników i ogrodów na Nowym Mieście oraz dla placów rękodzielniczych w Łódce. W połowie XIX wieku ujednolicono numerację hipoteczną dla całego miasta. Numer pierwszy nadano ratuszowi, następnie numeracja obiegała Nowy Rynek od lewej i podążała wzdłuż traktu w kierunku Starego Miasta. Wracała drugą stroną i dalej wschodnią stroną ulicy docierała do Dzielnej, po czym wracała w stronę ratusza aż do numeru 283. Od Dzielnej do Górnego Rynku po stronie wschodniej nadano numery między 501 a 626. Zachodnia strona przy Górnym Rynku zaczynała się od numeru 641, a kończyła przy dzisiejszej Zielonej jako numer 786. Nad bramą domu przy ulicy Piotrkowskiej 215 lub nad wejściem do eleganckiego domu bankowego Landaua możemy odnaleźć relikty tego systemu. Sposób numerowania według ulic znany dzisiaj wprowadzono dopiero w 1891 roku. Szerokość Piotrkowskiej zwiększa się od 18 metrów przy Nowym Rynku do 26 metrów na odcinku południowym, gdzie ze względu na częstsze podtopienia przepisy wymagały większej odległości zabudowań od rowów odwadniających przy trakcie. Zmiany wysokości ulicy dobrze widać na przekroju podłużnym. W zagłębieniu przy pierwszej przecznicy Nowego Miasta był niewielki ciek wodny przykryty drewnianym mostkiem. Najwyższym punktem jest skrzyżowanie z dzisiejszymi ulicami Struga i Tuwima. Znajduje się on prawie 215 metrów nad poziomem morza. Aż 25 metrów niżej położona jest południowa część Piotrkowskiej przy Placu Niepodległości. W obniżeniu przy rzece Jasień pod koniec lat 20. XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze murowane manufaktury fabryczne przy ulicy. Później wykupił je i rozbudował pochodzący z Saksonii Ludwik Gajer, który swój zakład otworzył po drugiej stronie Piotrkowskiej. 5 lat po przybyciu postawił obok mały dworek, a dekadę później murowany piętrowy dom
określany pierwszym łódzkim pałacem fabrykanckim. Jego największą inwestycją przy Piotrkowskiej było wybudowanie trzypiętrowej fabryki z przędzalnią oraz mechaniczną tkalnią. Tu zainstalowano pierwszą w przemyśle włókienniczym kraju maszynę parową i w 1839 roku pojawił się tu pierwszy łódzki komin fabryczny. Była to wówczas największa w Królestwie Polskim fabryka bawełniana. Od 1960 roku Biała Fabryka mieści pierwsze na świecie Muzeum Włókiennictwa. W latach 40. XIX wieku Gajer posiadał najwięcej ziemi przy Piotrkowskiej i choć potem zbankrutował, do dziś spuścizna jego działalności jest dobrze widoczna. Nieopodal, w murowanym domu warsztacie, ulokował się inny Saksończyk, Karl Gottlieb Steinert. Dziś obok wystawnej rezydencji jego wnuków można zobaczyć rekonstrukcję pochodzącego z lat 40. XIX wieku skromnego budynku drukarni bawełnianych płócien należącej do fabrykanta. W 1835 roku postawiono przy trakcie pierwsze olejne latarnie w mieście. W tym czasie zaczęto też kłaść bruk na niewielkich odcinkach ulicy. Po stłumieniu przez carat powstania listopadowego sukiennictwo w Łodzi przestało być opłacalne i w osadzie Nowe Miasto zaczęli osiedlać się przybysze innych zawodów. W Łódce wciąż dominowali tkacze bawełny, którzy mieli zapewniony zbyt głównie na terenie Królestwa Polskiego i nie dotknęły ich zmiany ceł. Niebawem pierwsza łódzka organizacja cechowa, Zgromadzenie Majstrów Tkackich, wystawiła przy trakcie swą siedzibę, tak zwany Lodzer Meisterhaus. Wokół panował wciąż wiejski krajobraz, a gdzieniegdzie stały w pewnym oddaleniu wiatraki. Meisterhaus wybudował Jakub Peters. Na jego działce, położonej w pobliżu, znajdował się pierwszy z wiatraków w sąsiedztwie ulicy. Do najokazalszych budynków mieszkalnych przy Piotrkowskiej należał wtedy dom Gottlieba Beera z 1835 roku. Budynek uznaje się za najstarszą łódzką kamienicę. Wbrew instrukcjom rządowym powstał dom o dwóch kondygnacjach. Od 1850 roku mieściła się tu ewangelicko-katolicka szkoła elementarna. Budynek rozbudowano, a w fasadę wkomponowano neorenesansowe detale. Później na posesji działały ważne instytucje muzyczne. Stara frontowa kamienica przez lata popadała w ruinę. Na szczęście została wyremontowana. Wzorem Warszawy w 1840 roku wprowadzono w Łodzi dorożki. Wyznaczono przystanki na Starym Rynku, obok ratusza oraz na Piotrkowskiej, przy Paradyzie i przed fabryką Gajera. Paradyz, czyli raj, był miejscem, w którym znajdował się pierwszy łódzki publiczny ogród spacerowy. Powstał na tyłach zajazdu karczmarza Adamowskiego i rozciągał się aż do ulicy Wólczańskiej. Od lat 40. XIX wieku Łodzian zabawiali przyjezdni artyści. Występowali w domu zabaw przy Białej Fabryce, a także w ogrodzie Paradyzu. W sierpniu 1867 roku miał tam wystąpić znany aktor szekspirowski Ira Aldridge. Zmarł on jednak po przyjeździe do Łodzi na zapalenie płuc. Przy rynku fabrycznym w latach 40. XIX wieku ulokowano pierwszy łódzki szpital imienia świętego Aleksandra. Funkcjonował tu przez 8 dziesięcioleci, aż budynek przekazano na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego. W czasach powstania szpitala za najładniejszy dom przy ulicy uznawano położoną niedaleko kamienicę farbiarza Karola Gebharta. Pod koniec XIX wieku przebudowano ją na zlecenie Karola Scheiblera juniora. W połowie XIX wieku prawie cały front ulicy był już zabudowany. Miejski komisarz Lenartowski sporządził wtedy rysunek będący prawdopodobnie pierwszym planem ewidencyjnym budynków przy Piotrkowskiej. Choć nakazywano zabudowę parcel raczej budynkami murowanymi, dominowały drewniane, parterowe domy. Wśród murowanych domów, których ilość rosła w miarę zbliżania się do dzielnicy fabrycznej, 10 było jednopiętrowych. Oprócz tego przy ulicy stały dwie dwupiętrowe murowane fabryki, a prym wysokości wiodła trzypiętrowa przędzalnia Gajera.
Ulica powoli zmieniała się z fabrycznego traktu w ulicę handlu i usług, uzupełniając funkcję dominującego pod tym względem Starego Miasta. W fasadach często przerabiano okna na drzwi sklepowe i tym samym zmieniano użytkowanie lokali. Powstawało też coraz więcej szynków, cukierni, kawiarni i restauracji. Za pierwszy łódzki hotel uznaje się powstały w 1853 roku jednopiętrowy murowany zajazd Antoniego Engla, Hotel de Pologne, który dysponował 30 pokojami. Dziś to miejsce kojarzone głównie ze swego podwórza. Znajduje się tu pasaż Róży, stworzony w 2014 roku przez artystkę Joannę Rajkowską w ramach festiwalu Łódź Czterech Kultur. Hotel de Pologne otwarto w roku wydania opisu miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym. Publikacji Oskara Flatta zawdzięczamy najstarsze obrazy miasta, w tym z widoczną ulicą Piotrkowską, stworzone z natury przez młodego litografa Władysława Walkiewicza. Mniej więcej w tym samym czasie z Ozorkowa przeniósł się do Łodzi urodzony w Nadrenii przedsiębiorczy 30-kilkulatek. Posiadał już spore doświadczenie w organizacji przemysłu włókienniczego na Zachodzie, a także kilkuletni staż w Polsce. Karl Wilhelm Scheibler zawarł z łódzkim magistratem kontrakt, na mocy którego na terenie posiadał wodno-fabrycznych miał stworzyć nowy kompleks przemysłowy. W 1854 roku nabył domek u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Placowej oraz ożenił się z posażną Anną Werner. Kilkanaście lat później jego fabryki koncentrowały już 60% produkcji i zatrudniały ponad połowę robotników przemysłu włókienniczego w całym Królestwie Polskim. Zastój wywołany m.in. wzrostem cen bawełny po wybuchu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych doprowadził do napięć wśród pracowników ręcznych warsztatów tkackich. Ich masowe wystąpienia w Łodzi w 1861 roku zwróciły się przeciwko warsztatom mechanicznym, których właściciele lepiej radzili sobie z kryzysem. Piotrkowską i Główną przemierzał tłum zbuntowanych tkaczy. Demonstranci uszkodzili zmechanizowane zakłady Scheiblera przy Wodnym Rynku oraz Prusaka przy ulicy Kościelnej. Po opanowaniu sytuacji przez carskie władze przy Piotrkowskiej jednak nie było spokojnie. W tym samym roku miasto nawiedziła plaga podpaleń. Z 19 pożarów aż 12 miały miejsce na południowym odcinku ulicy. Na początku 1863 roku, po zdjęciu carskiego orła z budynku ratusza oraz zawieszeniu na nim manifestu i polskiej flagi, Piotrkowską przemaszerowali powstańcy styczniowi. Z filii Banku Polskiego przy Górnym Rynku, w gmachu, który 3 lata wcześniej zmuszony był sprzedać Ludwik Gajer, zarekwirowali 18 tysięcy rubli. Ówczesny prezydent Łodzi, Andrzej Rosicki, stracił władzę policyjną w mieście na rzecz naczelnika wojennego Aleksandra von Bremsena. Odcinek ulicy między rynkami Nowego i Starego Miasta przemianowano na Nowomiejską. W tym czasie nadano też nowe nazwy większości przecznic, które odchodziły na zachód od Piotrkowskiej. Koniec powstańczego roku przy Piotrkowskiej był początkiem historii łódzkiej prasy. Powstała pierwsza redakcja łódzkich ogłoszeń od 1865 roku Gazety Łódzkiej. Drukarz Johann Peter Silge zawdzięczał to stanowi wojennemu. Broszura najpierw informowała o zarządzeniach władz, a także publikowała ogłoszenia. 30 lat później prosperujące wydawnictwo Peter Silgego ulokowało się w nowej okazałej kamienicy pod Gutenbergiem. W 1866 roku wybudowano linię kolejową z Koluszek do Łodzi. Dla Piotrkowskiej, jak i całego miasta, oznaczało to wkrótce przesunięcie środka ciężkości w rejon ulicy w pobliżu Nowego Dworca. Ruch kołowy zagęścił się. Miejski policmajster raportował, że Piotrkowska znajdowała się w okropnym stanie i była pełna dołów, których głębokość dochodziła do 0,5 metra i więcej. Dopiero w 1876 roku cała ulica posiadała już bruki, które jednak trzeba było regularnie wymieniać. W międzyczasie, w lipcu 1869 roku, zabłysły na ulicy nowe latarnie, zasilane gazem, z wybudowanej przy ulicy Targowej gazowni.
Lata 70. XIX stulecia to czas rozwoju wielkich zakładów zlokalizowanych poza Piotrkowską, przede wszystkim bawełnianych imperiów Poznańskiego i Scheiblera. Wzdłuż ulicy nadal funkcjonowała ponad setka mniejszych tkalni i kilka dużych przedsiębiorstw bawełnianych i wełnianych. Warsztaty mieściły się nadal w co trzecim domu frontowym przy Piotrkowskiej. Większe zakłady wyrastały w podwórzach. Wzniesiono kilkanaście farbiarni i wykańczalni, głównie w południowym odcinku ulicy. Powstały też fabryki wyrobów metalowych, na przykład fabryka Jona pod numerem 217. Władze zaprzestały rozdawania gruntów w dzierżawę i udzielania pomocy finansowej. Nowo powstałe instytucje finansowe udzielały kredytów nie tylko na inwestycje przemysłowe i od połowy lat 70. rozpoczął się szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego, widoczny szczególnie przy Piotrkowskiej. Zaczęły powstawać kamienice z centralnie umieszczoną bramą i balkonem na piętrze. Do dziś budynki z tego okresu możemy zobaczyć szczególnie wzdłuż początkowego fragmentu ulicy. W drugiej połowie lat 70. przy Piotrkowskiej 67 powstał dwupiętrowy hotel Wiktoria z teatrem w podwórzu. Narodziła się tam pierwsza stała polska scena teatralna w Łodzi. Po pożarze z 1909 roku salę teatru przebudowano na tor wrotkowy. Potem przez wiele lat działało tam kino Casino, później Polonia. Pierwszą wielkomiejską kamienicę w Łodzi wzniesiono w 1882 roku, na rogu z ulicą Zawadzką, na potrzeby siedziby składu głównego przedsiębiorstwa Scheiblera. W tym samym czasie Juliusz Heinzel przed zabudowaniami swojej fabryki wystawił frontowy pałac, w którym gościł m.in. carskich dygnitarzy zatrzymujących się w Łodzi. Dziś to siedziba Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego. Teren między Piotrkowską a Dziką w sąsiedztwie ulicy Krótkiej nabył fabrykant Ludwik Majer. Utworzył tu prywatny pasaż z willami dla ewentualnych urzędników. Pojawiły się bowiem niespełnione pogłoski o przeniesieniu do Łodzi stolicy gubernii. Na narożnikach z ulicą Piotrkowską stanęły kamienica Działowskiego z narożną kawiarnio-cukiernią Rejmonda, a później Roszkowskiego oraz dom Towarzystwa Akcyjnego Gajera z charakterystyczną wieżyczką. Do prominentnych gmachów przy Piotrkowskiej niebawem dołączył znajdujący się obok dwupiętrowy Hotel Grand, powstały w wyniku przebudowy nabytych przez Majera frontowego domu i fabryki Edwarda Hentschla. W latach 80. XIX wieku powstała też kolejna uliczka prostopadła do Piotrkowskiej, Ewangelicka, czyli dzisiejsza Roosevelta. Wzniesiono wówczas okazały kościół ewangelicko-augsburski świętego Jana przy ulicy Dzikiej. Powstanie łącznika do Piotrkowskiej zawdzięczamy sprytnym właścicielom znajdujących się tu działek, Schweigertowi, Zibertowi oraz Ramiszowi. Podzieliwszy swoje parcele, utworzyli miejsce na potrzebną mieszkańcom ulicę, a przy okazji zyskali 20 nowych działek budowlanych. Fronty Piotrkowskiej coraz bardziej wypełniały się kamienicami z luksusowymi sklepami. Swoje filie otwierały znane firmy, a na parterach pojawiały się eleganckie witryny. Na początku lat 90. w pejzażu ulicy pojawiła się okazała bryła przebudowanego ewangelickiego kościoła Świętej Trójcy przy Nowym Rynku. Mniej pożądanym elementem widoku na kilka dekad stały się słupy i kable rozbudowywanej od 1883 roku sieci telefonicznej. W 1892 roku powstał dom bankowy Goldfedera z fasadą w stylu włoskiego renesansu, kojarzonego z pałacami włoskich rodów bankierów. Choć powstawało wiele spektakularnych budynków, ulica była miejscem pełnym kontrastów. W 1896 roku wzniesiono przypominający zamczysko gmach tkalni Silbersteina, jednak na froncie jeszcze przez ponad 40 lat stały domki pamiętające początki osady Łódka. Kontrasty obecne były w krajobrazie Piotrkowskiej przez wiele kolejnych dekad. Poza najbardziej fabrycznym odcinkiem ulicy, działki coraz bardziej zabudowywano mieszkalnymi oficynami, zgodnie z układem parcelacyjnym, tworząc wyróżniające Łódź na tle innych miast długie i wąskie podwórza.
Przez lata zaniedbań wiele z tych dziedzińców uległo potem zdegradowaniu, stanowiąc kontrast dla w większości lepiej utrzymanej strony frontowej. Właścicielami ponad 90% posesji przy ulicy do końca I wojny światowej byli Niemcy i Żydzi. Tym ostatnim ukaz carski z 1862 roku znosił obostrzenia w nabywaniu gruntów i wyborze miejsca zamieszkania. Od lat 80. XIX wieku coraz więcej Żydów kupowało i rozbudowywało posesje przy ulicy, w podwórzach stawiając prywatne domy modlitwy i tak zwane kuczki. Niektóre z tych zabudowań przetrwały do dziś. Po jezdni ulicy Piotrkowskiej przechodzi powyżej 20 tysięcy kół dziennie. Przewozi się do 180 tysięcy pudów ciężarów, pisał wieloletni prezydent Łodzi Władysław Pieńkowski. W świetle niechęci władz gubernialnych do inwestycji w zmianę nawierzchni powstał projekt wprowadzenia komunikacji tramwajowej. Odstąpiono od planów konnych tramwajów i dzięki działaniom prywatnych spółek, w których dominowali łódzcy fabrykanci z Juliuszem Kunicerem na czele, w 1897 roku zawarto pierwszą umowę koncesyjną na założenie i eksploatację elektrycznej sieci tramwajowej w mieście. Zgodę na nią podpisał w Petersburgu sam car Mikołaj II. Wymieniono nawierzchnię i ułożono tory. Do ulicy Głównej jezdnia była teraz drewniana, obrzeża wyłożono kostką granitową i uporządkowano rynsztoki. W grudniu 1898 roku pierwsze na terenie zaboru rosyjskiego tramwaje elektryczne wyjechały na dwie linie. Kolejne dwie uruchomiono w roku następnym. Trasa każdej z nich prowadziła przez Piotrkowską. Mimo środków ostrożności, w tym nowych zarządzeń dotyczących ruchu po ulicy, zdarzały się śmiertelne wypadki z udziałem tramwajów. W 1899 roku pochodzący z Częstochowy bracia Krzemińscy na krótko otworzyli przy Piotrkowskiej pierwszy na ziemiach polskich stały kinematograf. W 1901 roku zakończono, wtedy jeszcze poza granicami miasta, budowę neorenesansowej willi Ernsta Leonharta. Znajduje się ona dokładnie w osi ulicy Piotrkowskiej, której przedłużeniem jest aleja parkowa dochodząca do budynku. Dzisiejszy Plac Niepodległości od nazwiska fabrykanta zwano Bazarem Leonarda. Coraz większą grupę mieszkańców Łodzi stanowili katolicy. Zawiązał się komitet budowy pierwszego kościoła katolickiego przy Piotrkowskiej i po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego przystąpiono w 1901 roku do budowy nowej, monumentalnej świątyni na rynku fabrycznym. Po 9 latach główna bryła była gotowa. Ostateczny kształt z wysoką wieżą późniejsza łódzka katedra osiągnęła jednak dopiero w 1927 roku. Spektakularny rozwój Łodzi, a co za tym idzie przemiana Piotrkowskiej z ulicówki w reprezentacyjną arterię w pół wieku, nie miałyby miejsca, gdyby nie praca setek tysięcy robotników. W 1905 roku fatalne warunki pracy oraz sytuacja polityczna w Imperium Rosyjskim skłoniły robotników do buntu. W Łodzi doszło do strajków, protestów i walk ulicznych, w tym wielu na Piotrkowskiej. 21 czerwca ruszyła manifestacja, której brutalne stłumienie było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania zwanego łódzkim. Na skrzyżowaniu z ulicą Świętego Karola w wyniku strzałów kozaków i paniki wśród manifestujących zginęło co najmniej kilkanaście osób, a wiele odniosło rany. Do Grand Hotelu na czas niepokojów przybył gubernator Michał Arcimowicz. Próbował zapanować nad sytuacją w mieście, debatując wspólnie z fabrykantami na temat ewentualnych ustępstw wobec robotników. Atmosferę na ulicy Piotrkowskiej w czasie powstania przywołał pamiętający te wydarzenia z dzieciństwa Julian Tuwim w swoim poemacie Kwiaty polskie.
Wieczorem 30 września 1905 roku w tramwaju został zastrzelony wracający ze swojej fabryki Juliusz Kunicer. Zamachowiec przyznał, że fabrykant zginął ze względu na swą nieustępliwość wobec robotników. W 1907 roku w swoim sklepie przy rogu z ulicą Przejazd od kul zginął Emil Schmechel, właściciel dużej firmy konfekcyjnej. W tym samym roku podczas strajku w fabryce przy Piotrkowskiej przetrzymywano i zastrzelono Mieczysława Silbersteina. Po tym wydarzeniu tymczasowy generalny gubernator łódzki Nikołaj Kaznakow zadecydował o zesłaniu na Sybir 130, zamknięciu w więzieniu ponad 700 i karze śmierci dla 7 robotników. Przed wybuchem I wojny światowej w architekturze pojawiły się elementy secesji. Pejzaż Piotrkowskiej wzbogacił się m.in. o dom bankowy Wilhelma Landaua. Powstały domy handlowe firmy Schmechel i Rosner. W pobliżu fabryk Gajera zaczęto od 1909 roku wznosić trzeci w mieście kościół protestancki, świętego Mateusza, obok którego wyrosły spore kamienice. Naprzeciw nich stanęła rezydencja braci Karola i Emila Steinertów. Wyróżniającą się rezydencją z tych lat jest też pałac Roberta Schweikerta, nietypowy dla ulicy, bo wzorowany na posiadłościach magnackich. W 1910 roku powstała m.in. kamienica Grosslighta. Za górnym rynkiem wzniesiono kamienicę Jana Starowicza, słynącą z rzeźby górala. Na miejscu dawnego domu majstrów w 1911 roku stanęła nowa, narożna kamienica. Na odcinku od nowego rynku do głównej zabłysły po raz pierwszy światła elektrycznych latarni. W 1913 roku wybudowano okazały gmach biurowo-handlowy, należący do polskiego oddziału firmy Siemens. Budynek wyróżniał się na tle innych swoją konstrukcją z silnie przeszkloną fasadą. W tym samym roku rozbudowano też Grand Hotel, czyniąc z niego czteropiętrowy obiekt najwyższej klasy. W wyniku wybuchu I wojny światowej dynamiczny rozwój Łodzi został zahamowany. Reprezentacyjny fragment ulicy od Nowego Rynku do Głównej w większości nie zmienił się już od tego czasu. Listopad 1914 roku to początek Operacji Łódzkiej, jednej z największych batalii na froncie wschodnim. Doszło do walk na przedmieściach, ale ucierpiały też budynki przy głównej ulicy. Od 6 grudnia do końca wojny w mieście panowali już żołnierze niemieccy. Sytuacja mieszkańców pogorszyła się, brakowało jedzenia i opału, panoszyły się groźne choroby. Najbardziej oczywiście cierpieli najbiedniejsi, którym starały się pomagać organizacje charytatywne. Nowym gubernatorem okupowanych przez Niemców ziem Królestwa Polskiego został Hans Hartwig von Besseler, widoczny tu na paradzie wojskowej przed Grand Hotelem. Zezwolił on na tworzenie rad miejskich oraz pozwalał też na propagowanie tradycji antyrosyjskich. Dzięki temu 3 maja 1916 roku mogło dojść do wielkiej polskiej manifestacji patriotycznej. Większość pochodów, w którym mogło wziąć udział nawet do 50 tysięcy uczestników, prowadziła Piotrkowską od Nowego Rynku aż do kościoła świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie rozbudziło patriotyczne uczucia polskich mieszkańców Łodzi oraz nadzieję na niepodległość. Wojna trwała jednak kolejne 2 lata. Przez czas jej trwania ludność miasta, głównie z braku pracy, zmniejszyła się o niemal połowę. W listopadzie 1918 roku stacjonujący w Łodzi żołnierze niemieckiej armii myśleli już głównie o powrocie do domu. Europę ogarniała rewolucyjna gorączka. 11 listopada pod hotelem Grand część z nich zaczęto rozbrajać. Na Nowym Rynku nie obyło się jednak bez ofiar. Doszło do starć, w których zginęło kilka osób. Następnego dnia Łódź była już w rękach polskich. Wolność nie oznaczała, że zniknęły problemy ekonomiczne i społeczne. 17 września 1919 roku, po manifestacji pod hasłem „Żądamy pracy i chleba”, na Nowym Rynku i w okolicach doszło do poważnych zamieszek. W kolejnych latach czymś powszechnym były strajki robotników w łódzkich fabrykach. W 1921 roku kościół Stanisława Kostki stał się katedrą, a 4 lata później odsłonięto w jej sąsiedztwie grób nieznanego żołnierza. W 1925 roku wprowadzono pierwsze taksówki na Piotrkowskiej, a przy Placu Wolności zaczęła funkcjonować pierwsza łódzka stacja benzynowa.
Przy ulicy w 1927 roku rozpoczął swoją działalność Łódzki Automobil Klub, którego prezesem został wnuk Karla Wilhelma Scheiblera, Karol Wilhelm Scheibler III. Dla uczczenia dziesięciolecia niepodległości przymierzano się w 1928 roku do zmiany nazwy piotrkowskiej. Było kilka propozycji, jednak ostatecznie do zmiany nie doszło. Pod koniec lat 20. finalizowano na Piotrkowskiej prace kanalizacyjne. Polskie Towarzystwo Asfaltowe przystąpiło do budowy nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Nawrot. Był to pierwszy w mieście odcinek jezdni z tak gładką nawierzchnią. W tym czasie ulica wzbogaciła się też na rogu z ulicą Andrzeja o swój pierwszy kosz na śmieci. W 1930 roku Piotrkowska zyskała przestrzenną dominantę w swojej osi – pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności. Przy drugim końcu ulicy, w pierwszej połowie lat 30., powstała nowa hala targowa na Górniaku. Znaczącą zmianą w tej dekadzie było wyburzenie obiektów przemysłowych należących wcześniej do Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Juliusz Heinzel pomiędzy ulicami Piotrkowską, Brzeźną i Sienkiewicza. Po likwidacji fabryk oraz usunięciu frontowych starych domów powstały tu kamienice mieszkalne. Godne uwagi obiekty modernistyczne wzniesiono przy Piotrkowskiej także po drugiej stronie ulicy. Po wybuchu II wojny światowej ulicą Piotrkowską 9 września triumfalnie przejechały wojska niemieckie w kierunku Placu Wolności. 4 dni później kolumna samochodowa z Adolfem Hitlerem podczas inspekcji frontowej przejechała całą ulicą w kierunku południowym. Po wcieleniu miasta do terytorium Rzeszy w listopadzie obalono pomnik Kościuszki. W 1940 roku w kamienicy pod numerem 133 utworzono oddział przesiedleńczy w Łodzi Urzędu do Spraw Wysiedleń Polaków i Żydów. Na początku marca uzbrojone niemieckie bandy wdzierały się do mieszkań przy Piotrkowskiej i Zawadzkiej, raniąc i mordując żydowskich lokatorów. 11 kwietnia zmieniono nazwę miasta na Litzmannstadt, a ulicę Piotrkowską przemianowano na Adolf Hitler Strasse. W 1941 roku Hitler wydał dekret w sprawie przebudowy Łodzi. Przy Piotrkowskiej zaczęto przekształcanie jednego z kwartałów. Dokonano wyburzeń części podłużnych oficyn w podwórkach między dzisiejszymi ulicami Narutowicza i Traugutta. Projektowano ujednolicenie pierzei. W listopadzie 1941 roku na wojskowy magazyn zamieniono katedrę. W styczniu 1942 roku doszło natomiast do pożaru najwyższej kondygnacji i dachu Grand Hotelu. Największą inwestycją budowlaną przy Piotrkowskiej, przeprowadzoną przez Niemców w czasie II wojny, była przebudowa dzisiejszego Placu Niepodległości. Powstała tu nowa pętla tramwajowa. Stycznia 1945 roku na Piotrkowskiej i Placu Wolności tłumy wiwatujących mieszkańców witały radzieckich żołnierzy. Wcześniej Niemcy w większości pośpiesznie opuścili miasto. Prezydentem Łodzi został Kazimierz Mijal. Jak sam wspominał, to dzięki niemu Piotrkowska nie stała się tuż po wojnie ulicą Stalina. Nazwę tę do 1956 roku nosiła ulica Główna. Na pewien czas Piotrkowska stała się najważniejszą ulicą największego wówczas miasta w kraju. W hotelu Grand przez kilka lat kwitło życie towarzyskie nowych elit Polski Ludowej. Początek 1947 roku to sfałszowane wybory do Sejmu, przed którymi ulica stała się przestrzenią wyborczej agitacji. W tym samym roku przy Piotrkowskiej 100 otwarto pierwszy w Polsce spółdzielczy dom towarowy. Przy kamienicy pod Gutenbergiem 1 maja 1948 roku mieściła się meta pierwszego etapu pierwszego kolarskiego wyścigu pokoju. Lata 50. i początek 60. XX wieku to szereg decyzji i wydarzeń związanych z próbami usprawnienia komunikacji. Na skrzyżowaniu z ruchliwą ulicą Przejazd
pojawiły się pierwsze sygnalizatory świetlne w mieście. Ze specjalnie umiejscowionych na narożnych budynkach budek ruchem sterowali milicjanci. Od 1951 roku uruchomiono linię autobusową B, pierwszą na ulicy Piotrkowskiej. 5 lat później dwa krańce ulicy połączyła linia numer 57. Zaczęły powstawać pasaże dla pieszych łączące Piotrkowską z ulicami równoległymi. Jednym z nich był pasaż ZMP, dziś Rubinsteina, obok którego w dawnym domu bankowym Goldfedera powstał klub Siódemki. W latach 50. XX wieku z krajobrazu Piotrkowskiej zniknęły stare domy przy skrzyżowaniu z ulicą Główną. W ich miejscu stanął sklep odzieżowy Jaś i Małgosia. W sierpniu 1957 roku miał miejsce nie pierwszy i nie ostatni strajk łódzkich tramwajarzy, które m.in. na Piotrkowskiej uwieczniły fotografie w amerykańskim magazynie Life. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy przy ulicy blok mieszkalny, ochrzczony imieniem Adaś, od nazwy dźwigu pracującego przy jego budowie. W maju 1960 roku wycofano ruch tramwajowy od Placu Wolności do ulicy Żwirki. U schyłku lat 60. w kilku miejscach w sąsiedztwie ulicy powstały zupełnie nowe domy handlowe – Magda, Domus, a także zlokalizowany przy Placu Niepodległości Uniwersal. Wprowadzono też ruch jednokierunkowy na przecznicach Pruchnika Rewolucji 1905 roku oraz Więckowskiego Jaracza. Wieczorny pejzaż ulicy Piotrkowskiej w latach 60. i 70. wzbogaciły liczne neony, które możemy zobaczyć na niejednej pocztówce z tamtego okresu. Wraz z kryzysem lat 80. kolorowe światła zaczęły jednak gasnąć i znikać. Na początku lat 70. układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku dzisiejszego Deptaka uznano za zabytkowy. Pozostała część ulicy na swój wpis do rejestru czekała jeszcze ponad 40 lat. 11 maja 1971 roku w płomieniach stanęła łódzka katedra. Na akcję zjechały wszystkie łódzkie jednostki Straży Pożarnej, a także liczne jednostki OSP z okolic. W Łodzi powstawało coraz więcej nowych osiedli mieszkaniowych i zaczęto realizację koncepcji budowy nowej trasy wschód-zachód, prostopadłej do Piotrkowskiej. Okolica dzisiejszego przystanku tramwajowego Centrum jeszcze w latach 60. XX wieku wyglądała zupełnie inaczej. Znajdowało się tu ciasne skrzyżowanie Piotrkowskiej z ulicami Bandurskiego oraz Główną. W trakcie wyburzania kamienicy pod numerem 165 rozpoczęto budowę spółdzielczego domu handlowego Central. Obok stanął biurowiec spółdzielni spożywców Społem. W tym czasie przy skwerze, który 150 lat wcześniej miał stanowić centrum osady Łódka, wzniesiono wieżowiec Tricotextilu. W 1976 roku otwarto Hortex, wówczas jeden z największych w Polsce kompleksów cukierniczo-gastronomicznych. Pod trwającą przez większość drugiej połowy lat 70. budowę trasy WZ przy Piotrkowskiej zlikwidowano m.in. pozostałe narożniki skrzyżowania z Główną i Bandurskiego oraz kamienice frontowe pod numerami 159 i 161. Zniknął też pawilon Jaś i Małgosia. Na niektórych placach po zburzonych starych domach zaczęły powstawać wypełniające pierzeje tzw. plombowce. Pierwsze z nich na odcinku pomiędzy Centralem a ulicą Żwirki. Po drugiej stronie ulicy, w głębi posesji, wyrosły najwyższe bloki mieszkalne śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej. Na dawnym Górnym Rynku odsłonięto pomnik Władysława Reymonta, autora Ziemi Obiecanej. Choć ulica nadal funkcjonowała jako centrum handlu i usług, to widoczna była jej postępująca degradacja, co korespondowało ze wzmagającym się kryzysem gospodarczym kraju. Dziesiątki tysięcy osób zgromadził Marsz Głodowy na Piotrkowskiej 30 lipca 1981 roku, zorganizowany przez Zarząd Regionalny Solidarności. Był to największy z marszy protestacyjnych w tym czasie w Polsce. 13 grudnia tego samego roku wprowadzono stan wojenny, a do siedziby Solidarności przy ulicy Piotrkowskiej 260 wtargnęły oddziały ZOMO. Pomnik Leona Schillera, twórcy teatralnego, pierwszego rektora i patrona łódzkiej szkoły filmowej, stoi przy ulicy od 1982 roku.
W 1984 zakończono natomiast budowę tzw. Bolka, czyli bloku mieszkalnego na rogu z ulicą Zamenhofa. Rok później w jednokierunkowe przecznice zamieniono odcinki ulic Struga Tuwima oraz Zamenhofa Nawrot. Ostatnią w PRL-u niedokończoną inwestycją przy ulicy była budowa wieżowca przy placu Reymonta. Dopiero po kilku latach wyrósł w tym miejscu biurowiec. W 1990 roku powołano Fundację ulicy Piotrkowskiej, która za cel obrała sobie modernizację reprezentacyjnej części ulicy i utworzenie tam deptaka. Kolejne części jezdni od trasy WZ w kierunku Placu Wolności były przebudowywane i wyłączane z ruchu do 1997 roku. Charakter ulicy ulegał przemianie, upodabniając ją funkcjonalnie do starówki w innych miastach. W południowej części Piotrkowska pozostała typową śródmiejską ulicą. Od 1998 roku codziennie z Piotrkowskiej 106 w południe odgrywana jest na trąbce melodia prząśniczki. W tym samym roku pojawiły się rowerowe riksze oraz pierwsza gwiazda w Łódzkiej Alei Gwiazd. W kolejnym roku odsłonięto ławeczkę Tuwima. Na deptakowym odcinku zaczęto umieszczać potem inne mikropomniki nawiązujące do historii miasta. W 2002 roku odsłonięto nietypowy pomnik łodzian przełomu tysiącleci. Fragment nawierzchni ulicy miasta utworzony z kostek brukowych z sygnowanymi tabliczkami fundatorów. A w 2008 roku przy dawnym ratuszu ustawiono specyficzny obelisk upamiętniający rocznicę powstania ulicy. Od 2010 roku Piotrkowska posiada także swojego menedżera. Władze miasta powołały stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta Łodzi do spraw ulicy. W zabudowaniach kompleksu dawnej fabryki Ramisza od 2011 roku zaczął funkcjonować alternatywny kompleks wielofunkcyjny nazwany OFF Piotrkowska. W drugiej dekadzie XXI wieku z powodu coraz gorszego stanu kostki deptak gruntownie wyremontowano. Powstała ujednolicona granitowa nawierzchnia. Wymieniono latarnie, postawiono nowe ławki, a także zwężono jezdnie. Ulice 6 Sierpnia oraz Traugutta w sąsiedztwie Piotrkowskiej przybrały postać uliczek o uspokojonym ruchu i poprawionej estetyce. Ulica, uznana w 2015 roku za część pomnika historii, wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego, ewoluuje i przyciąga. Remontowane są kolejne budynki i podwórza. Powstają nowe gmachy i projekty. Z drugiej strony nadal jest wiele miejsc pustych oraz kontrastujących z eleganckim obliczem ulicy, zwanej czasami łódzkim salonem. Można jednak mieć nadzieję, że Piotrkowska w przyszłości będzie żywotnie odzwierciedlać ducha rozwoju miasta, któremu nadała kształt w przeszłości.